To jest podcast Robi się Show, poświęcony kulisom pracy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Dowiecie się w nim, jak powstają spektakle, poznacie bliżej artystów i realizatorów, a także osoby, których na co dzień nie widać, a bez nich teatr nie mógłby istnieć. Sonia Kobylańska-Jóźwik, zapraszam serdecznie. To jest 9. odcinek podcastu, w którym zastanowimy się, jaki jest przepis na prawdziwe show. Zabieramy Was w kulisy musicalu Virtuoso, by porozmawiać o Ignacym Janie Paderewskim, przez niektórych, ale częściej niektóre, nazywanym pieszczotliwie Padim. O tym charyzmatycznym polityku i genialnym pianiście każdy uczył się na lekcjach historii i muzyki, a jednak wciąż nie każdy wie, jak wielką gwiazdą był w swoich czasach. W tym odcinku powiemy też o trzeciej edycji Festiwalu Paderewskiego, który rozpoczyna się 7 listopada, a moimi gośćmi są odtwórca głównej roli w musicalu Virtuoso, znakomity aktor musicalowy Janusz Kruciński oraz dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysław Kieliszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak myślicie, kim byłby Ignacy Jan Paderewski, gdyby żył dzisiaj? Myślę sobie, że zdecydowanie byłby chyba outsiderem. Myślę, że może nawet stałby się takim człowiekiem kompletnie odizolowanym od tego świata, w którym dane jest nam żyć, z tego względu, że przy swoim charakterze, który pokazał przez swoją działalność, w trakcie całej swojej działalności, zarówno tej artystycznej, jak i tej politycznej, pokazał wiele takich cech, które myślę, że dzisiaj właściwie wszystko wskazuje na to, że tylko utrudniają funkcjonowanie w mocno scyfryzowanym społeczeństwie, takim społeczeństwie, które przeniosło swoją egzystencję w świat wirtualny. Aczkolwiek zdecydowanie mógłby nas bardzo wiele nauczyć i nie zmienia się to, że nadal jest wzorem do naśladowania, jest właśnie znakomitym materiałem, przepraszam za może nie elegancki kolokwializm, ale już tłumaczę, jest znakomitym materiałem na właśnie podręcznik, swego rodzaju podręcznik zachowania, jakim potroszę stał się musical o Ignacym Paderewskim. I to jest niezmienne, że zdecydowanie nadal, mimo tych czasów, byłby wzorcem. Natomiast obawiam się, że chyba nie potrafiłby się odnaleźć we współczesnych realiach, we współczesnej rzeczywistości. I to zarówno tej artystycznej, w sensie bardzo ogólnym, bo oczywiście zdarzają się cały czas. Czyli że nie przebiłby się tak, jak w swoich czasach. Myślę, że nie przebiłby się na pewno, dlatego że mamy ewidentne dowody, jak bardzo nie przebijają się w tej chwili ludzie, którzy naprawdę mają wszelkie podstawy do tego, żeby móc się przebić. Natomiast jest to bardzo trudne. O coś zupełnie innego chodzi dzisiaj w robieniu kariery. Tak? Robienie szeroko pojętej kariery jest dzisiaj oparte bardziej na zrobienia zamieszania wokół swojej osoby, niż na posiadaniu faktycznego talentu i faktycznych umiejętności. Oczywiście, zdarzają się wyjątki w tej materii, ale no właśnie są to wyjątki. Natomiast ten świat już jest troszeczkę światem jednak innym i bardzo odstającym od dawnych, od starych ideałów. A już w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie polityki, tego jak ten wielki świat polityki dzisiaj wygląda. I to nie u nas, nie na jakimkolwiek podwórku, tylko w ogóle w skali całego świata. No nie wiem, czy Ignacy Jan Paderewski tutaj by się w tym świecie odnalazł ze swoim kręgosłupem moralnym i ze swoimi zapatrywaniami na rzeczywistość. Obawiam się... No bardzo gorzka refleksja, tak na początek. Widzę, że tu dyrektor chyba nie zgadza się do końca z tą opinią. Ale tam, gdzie są różne zdania, rodzą się najpiękniejsze rzeczy, dlatego... Nie, szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, Januszu, bo tak sztampowo tego Paderewskiego jednak odczytywaliśmy te parę lat temu, robiąc spektakl, jako właśnie tego celebrytę i tego, który w tamtych czasach się odnalazł, ale rzeczywiście za tym jego
za tą jego pozycją medialną, za tym, że był gwiazdorem niewątpliwie, że był osobą najbardziej rozpoznawalną, był najbogatszym artystą swoich czasów, za tym coś stało. I o tym zapominamy, że to nie była kreacja, tylko powodowana jakimś opakowaniem, tylko rzeczywiście to był wyjątkowy artysta i polityk, który potrafił dowcipy opowiadać w 6 językach, tak? I to znaczy, że to był człowiek absolutnie światowy, oczytany, na najwyższym poziomie artysta, który jednakowoż mówił, że to wszystko, co ma, to nie jest talent, tylko przede wszystkim praca, praca i praca. Czyli to wszystko, czego byśmy dzisiaj oczekiwali od każdego, z kim byśmy chcieli się identyfikować. I ta gorzka twoja refleksja, Januszu, zastanawiam się, czy wynika z tego, że mówią to osoby, które przekroczyły próg 50 i już zaczynają inaczej myśleć o życiu. Czy rzeczywiście jednak są to również, i mamy taką nadzieję, i na pewno tak jest, że są w młodym pokoleniu również te osoby, które różnym wartościom hołdują i będą... Oczywiście, że są. Pytanie tylko, czy rzeczywiście zostają, są dostrzegane i są wspierane. Są, tylko po prostu chodzi o to, że w dawnych realiach, w obrębie tego środowiska gwiazd, powiedzmy, że i były inne proporcje, tak? Więcej było ludzi, którzy coś sobą reprezentują, jakiś poziom i mają faktycznie osiągnięcia poparte talentem i pracą. Oczywiście zawsze była garstka jakichś showmanów, którzy właśnie potrafili jedynie właściwie zrobić tylko wokół siebie zamieszanie. W tej chwili te proporcje są odwrócone, tak? Że jest, powiedzmy, 80% tych, którzy robią skutecznie zamieszanie wokół siebie i 20% tych, którzy naprawdę mają wielki talent, wspaniały, są wspaniałymi osobowościami. Są tacy młodzi ludzie jak najbardziej, ja tego nie neguję, tylko chodzi o to, że tak jak mówię, to tak jak powiedział Włodzimierz Korcz kiedyś, że kiedyś przeboje się komponowało, dzisiaj przeboje się produkuje. Opowiedzmy może o tym, jak w ogóle pojawił się pomysł na ten musical, bo to jest wyjątkowa historia. Zaczęło się bowiem od konkursu na musical o życiu i twórczości Paderewskiego, a ten konkurs odbył się w Stanach Zjednoczonych i wygrał go Matthew Hardy. Tak, myśmy się dowiedzieli o tym w momencie, kiedy ten konkurs już był na trzecim etapie. Organizował go Instytut Adama Mickiewicza, czyli takie ramię polskiego rządu, który odpowiada za promocję polskiej kultury za granicą, i słusznie ktoś wpadł na to, że należy musical o Paderewskim zrobić z tymi, którzy są specjalistami. Czyli są to Amerykanie, którzy wyspecjalizowali się w tej twórczości. I ten konkurs myśmy pojechali razem z Andrzejem Hamerskim obejrzeć 7 finałowych produkcji. I to było w 2018 roku i spędziliśmy tam kilkanaście dni w Stanach, jeżdżąc od Nowego Jorku przez Nowy Orlean, Los Angeles, Albuquerque w Nowym Meksyku i znowu do Nowego Jorku. I to oczywiście było ogromne przeżycie dla nas, móc oglądać 7 tych finałowych pokazów, z czego wybraliśmy razem z... Trzeba powiedzieć, że mieliśmy też jakiś wpływ na to, bo jurorzy amerykańscy, wiedząc, że my będziemy to produkować, też w pełni jakby byliśmy częścią tej grupy, która współoceniała te rzeczy. Czym was tak zauroczył Matthew Hardy? Czy on faktycznie miał ten przepis na idealny musical, na to, jak zrobić show? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to, co nas przekonało, to, bo widzieliśmy wtedy 45-50 minut tego spektaklu. To był najlepiej przygotowany musical. Było najwięcej piosenek. To był głównie pierwszy akt. Było to i dowcipne, i pokazujący Paderewskiego z tych wielu stron i w wielu aspektach jako wirtuoza, jako polityka, jako gwiazdę. I było też coś autentycznego wówczas w tym, mimo że to było amatorskie przedstawienie, można powiedzieć, bo te budżety nie były na tyle duże, żeby zatrudnić do tego pokazu jakieś gwiazdy. Natomiast absolutnie było coś takiego autentycznego w tym i nas ekscytującego. Był zresztą pierwszy spektakl, który widzieliśmy. Ja już wtedy byłem niemal przekonany, że to będzie to, że to będzie ten spektakl. Mimo że jechaliśmy oglądać jeszcze kolejne, to jakby tylko weryfikowaliśmy swoje przekonanie, że... Ta intuicja mówiła od razu, tak, że to będzie ten spektakl Matthew Hardy'ego,
który potem z udziałem Andrew Foxa został dopracowany, opracowany i myśmy jakby wspólnie kończyli ten spektakl, pisząc drugi jego akt. Mamy Virtuoso, to rozdarcie głównego bohatera. Mamy piękną historię miłosną, wyraziste postaci i tą znakomitą muzykę, która łączy trochę stylistykę muzyki poważnej i rockowej, ale nie tylko, i te nawiązania do muzyki lat 70., Elton John, Freddie Mercury czy Prince. Ale przede wszystkim sam Ignacy Jan Paderewski jest właśnie, tak jak powiedzieliśmy, taką postacią bardzo złożoną. Czy jej pokazanie na scenie było wyzwaniem, czy tworząc, kreując tę postać, próbowałeś oprzeć się na jakiejś głównej cesze, która szczególnie do ciebie przemawiała w tej postaci? No, to długi temat. Ja zacznę troszeczkę z innej strony. Oczywiście samo hasło Ignacy Jan Paderewski, super, tak, jak najbardziej, no cudowna postać do zagrania. Pojawiła się propozycja, najpierw casting, potem decyzja po castingu, że tak, chcemy cię do tej roli. Euforia. A potem przyszedł wstyd, taki za wstyd, że tak powiem, za system, za to, jak funkcjonujemy w naszym kraju, w systemie nauczania historii sztuki, kultury, historii w ogóle. Dlatego, że dopiero w momencie, kiedy zaczęła się realizacja, ja dopiero zacząłem poznawać tę postać. Podobnie jak, myślę, 98% dorosłych i trochę młodszych Polaków. A to jest wstyd, dlatego że ja zawsze powtarzam, właśnie od momentu, kiedy zetknąłem się z tą postacią w realiach tworzenia spektaklu Virtuoso, że no, jest to człowiek, którego życiorysem można by obdzielić spory apartamentowiec i jeszcze by zostało. Mhm. Więc to, że w świadomości przeciętnego Polaka jest to człowiek, który jest tylko i wyłącznie, no tak, był taki, tak fajny, taki pianista, tam parę rzeczy skomponował, ja i do tego polityk, a no i coś tam z niepodległością. Mhm. No nie tak to powinno wyglądać. Zaraz potem przyszła taka refleksja, że no też wstyd, że mamy taką postać, nie jedną, a Amerykanie muszą pisać o tym musical. Chwała im za to, to jest wspaniałe, sam fakt, że w ogóle ten musical powstał. Natomiast no właśnie dlaczego nie my, mając takie tak wspaniałe źródło inspiracji, nie potrafimy... Ale może właśnie tutaj potrzebne było to spojrzenie zza oceanu, taka lekkość Amerykanów, z którą podchodzą do pewnych tematów, takich, które dla nas są bardzo blisko serca. No oni mają 80 lat doświadczenia w pisaniu takich rzeczy, tak? Wystarczy popatrzeć na ich rynek musicalowy, wystarczy popatrzeć na ich bohaterów filmowych, tak, gdzie potrafią naprawdę z całkiem przeciętnej historycznie postaci zrobić bohatera wspaniałego, epickiego filmu, tak? No więc to były takie pierwsze doświadczenia. No potem zaczęło się szukanie właśnie takich punktów zaczepienia, gdzie, w którą stronę pójść, żeby oddać jak najszerzej bogactwo tej postaci, jego przemyśleń, jego przeżyć, jego błądzenia w miłości, w poszukiwaniu siebie w muzyce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała sfera odkrywania właśnie tych pomostów między tym, co jest dzisiaj, tym współczesnym chaosem i tym innym światem, który gdzieś tam otwierał się stopniowo w historii Ignacego Jana Paderewskiego. Największym wyzwaniem, jak dla mnie, było stworzenie w miarę autentycznej przestrzeni czasowej. Tutaj to wyzwanie jest rozciągnięte na pół wieku mniej więcej, z tego, co dokładnie dat nie pamiętam. Teraz łatwiej ci grać drugi akt bardziej, teraz tak? Łatwiej mi grać drugi akt. Chodzi o to, że poznajemy, na samym początku poznajemy bardzo młodziutkiego Ignacego Jana Paderewskiego, początkującego pianistę, tak? Jesteśmy świadkami jego pierwszego koncertu, a w zupełnie innym miejscu widzimy go w epilogu, na samym końcu spektaklu. Nie chcę uprzedzać faktów, bo tu jest, finał jest zrobiony w taki sposób, że każdy może go interpretować troszeczkę inaczej i każda interpretacja będzie dobra. Natomiast
jest, no widzimy właściwie przekrój 3/4 życia wspaniałego, wielkiego człowieka i trzeba... I ta droga była też wyzwaniem. Tak. I mówię, że właśnie odtworzenie tej całej przestrzeni czasowej od 20-paroletniego młodego człowieka, który wchodzi dopiero w ten świat, jeszcze na razie maleńki, po sam koniec, kiedy patrzy na wszystko z perspektywy poprzednika Elvisa Presleya, jak to nam powiedziano, że przed Elvisem Presleyem tego formatu gwiazdą był tylko Paderewski. On na końcu spektaklu patrzy na świat, na życie właśnie z perspektywy człowieka, który już wie, który coś przeżył, coś widział, czegoś dokonał. No i jest to duże wyzwanie, dlatego że no zawsze jest to ograniczenie w teatrze. To nie mamy do czynienia z filmem, tak, gdzie można wesprzeć charakteryzacją, różnego rodzaju efektami w teatrze. Trzeba poszukać innych środków i właśnie to szukanie środków jest wielką, wielką, wspaniałą przygodą. No a z jakim efektem, to już musicie państwo przyjść i bardzo zobaczyć. Bardzo pięknym. Tych wyzwań było dużo więcej na drodze przygotowań do premiery Virtuoso, przede wszystkim dlatego, że w tym czasie wybuchła epidemia koronawirusa i świat z dnia na dzień wszedł w głęboki lockdown. Teatr stanął przed ogromnymi wyzwaniami. Jak radziliście sobie z przygotowaniami tego spektaklu w takich warunkach? Co w tym czasie było najtrudniejsze? No, przypominać należy, że kilka dni prób nam uciekło, zdaje się. Kilkanaście. Przez spektakl. W dwóch ratach były. Najpierw mieliśmy jeden przestój właśnie taki chyba tam 8-dniowy i potem jeszcze następny, gdzie weszła znowu jakaś kolejna fala do teatru. I także w sumie kilkanaście dni straciliśmy. Tak, także zarówno aktorzy, jak i realizatorzy i tutaj szczególnie Jerzy Jan Połoński i Paulina Andrzejewska, Namięcka, to by stanęli na wysokości zadania absolutnie, ale myślę, że też cały zespół bardzo zmobilizowany. Myśmy zresztą mieli takie poczucie mobilizacji i wobec tego, że był entuzjazm powrotu do teatru po pandemicznych przerwach, ale też tego, że robimy coś wyjątkowego, mi się wydaje. Że ten spektakl jednak dla Poznania, szczególnie dla Wielkopolski, ma szczególne znaczenie. Rola Paderewskiego w podłożeniu jakby ognia pod powstanie wielkopolskie jest niewątpliwa i dlatego my ten spektakl w okolicach zawsze 11 listopada, czyli Święta Odzyskania Niepodległości, staramy się grać, bo on też niesie takie emocje właśnie z tym związane i to jest też niesamowite, bo opowieści mojego dziadka na przykład o tym, że on mając 10 lat witał z chorągiewką Paderewskiego na Placu Wolności przed hotelem Bazar. To też bardzo przybliża tę postać tak osobiście, że to jednak jest taki, powiedzmy, ktoś, kto co prawda z nikim się nie miało kontaktu. No ale właśnie, pośrednio. Ale pośrednio tak. I w tym sensie, i też jest wiele takich historii, które poznaliśmy dzięki temu spektaklowi, dzięki festiwalowi pani Hełkowskiej, która jako taka wielka patriotka, a przy okazji matka już wtedy chyba 8 dzieci, zostawiła całą rodzinę na Boże Narodzenie i pojechała do Gdańska, żeby tego Paderewskiego ściągnąć do Poznania. Oczywiście z wieloma innymi politykami ważnymi, którzy też mieli taki zamiar, ale ona jako kobieta miała taką determinację, znała języki jako jedyna wówczas. Tam był też Korfanty, był ktoś tam jeszcze, ale ona po prostu tak naprawdę wzięła tego Paderewskiego i powiedziała, musisz pojechać do Poznania. I tam wszystkie organizacyjne sprawy ogarnęła, miała ku temu możliwości, ale też miała ten determinację, żeby to zrobić. No i ona pruskim policjantom powiedziała, że macie ten pociąg przepuścić. Za nią stali co prawda jacyś tam oficerowie brytyjscy, no ale nie znali drugiego języka, więc ona się za nimi zasłoniła i ten Paderewski przyjechał do Poznania, miał jechać do Warszawy. I to jest taka historia, która, mówię, szczególny rezonans w Poznaniu otrzymuje. Z tego się bardzo cieszymy. Na ten spektakl co roku przychodzi na przykład szkoła imienia Paderewskiego, liceum, które sam kończyłem. Ja też. No właśnie. Więc jakby myślę sobie, że ten spektakl był też bardzo potrzebny.
Oczywiście były kłopoty z jego powstawaniem, ale kłopoty w sensie wyzwania takie, które mieliśmy. Ale sądzę, że ten spektakl też później pokazany w Warszawie, na którego przyjechali też goście z kilku krajów z zagranicy, gdzie być może ten spektakl jeszcze kiedyś ujrzy wersję swoją i obcojęzyczną, dało nam takie poczucie, że zrobiliśmy coś ważnego. Ja tylko jedną rzecz jeszcze dorzucę, bo to dla mnie to są bardzo ważne i bardzo istotne rzeczy, szczególnie właśnie w tych realiach takiego dzisiejszego świata cyfrowego, który się przenosi stopniowo właśnie do rzeczywistości wirtualnej. To, co dało nam ogromną siłę wtedy, to było coś niesłychanego. Szansa na obcowanie z drugim człowiekiem. Po tym lockdownie, po tej całej sytuacji, gdzie zostaliśmy z dnia na dzień odcięci od możliwości podtrzymywania relacji międzyludzkich naraz, to się lekko zluzowało i naraz mogliśmy się wszyscy znaleźć razem, wspólnie w tej przestrzeni teatralnej. Mówimy o tej premierze właśnie. Znaczy, w ogóle o samym procesie przygotowania tego. Moment, kiedy każdy mógł wreszcie wyjść ze swoich czterech ścian i dotknąć, zobaczyć, porozmawiać z żywym człowiekiem i zacząć pracować z nim nad tekstem, nad piosenkami, nad choreografią, to było to nas niosło naprawdę na skrzydłach. Tak. W spektaklu Ignacego otaczają kobiety, przede wszystkim trzy Heleny, jego ukochana Helena Górska, później Paderewska, Helena Modrzejewska, w tej roli świetna Basia Melzer i Dagmara Rybak, a także księżna Helen Bibesko. To Modrzejewska na przykład uczy Paderewskiego właśnie, jak zrobić show, ale też nie brakuje ciekawych postaci męskich, jak Józef Piłsudski czy Władysław Górski. Chciałbym was zapytać, którą postać w Wirtuozo, oczywiście oprócz Paderewskiego, darzycie szczególną sympatią. To jest tak, że ta Modrzejewska to jest taki trochę mistrz ceremonii w tym spektaklu, jak w Pipinie, można powiedzieć. Ona tak rozprowadza ten spektakl, rozprowadza Paderewskiego. Energię. Daje taką energię, ma takie też piosenki bardzo energetyczne. Jest też bardzo głęboką i wielowymiarową postacią. Ma też piękne spotkanie przecież z Paderewskim pod koniec swojego życia i to piękne odejście, kiedy gestem jednym dowiadujemy się, że już przeszła na drugi świat, a to też pięknie właśnie reżyser rozegrał i aktorki, które to grają. Natomiast ja mam chyba jakąś taką słabość też do Strakacza. Tam są też takie bardzo amerykańskie jego piosenki, dwie w tym spektaklu. To jest też taki trochę Sancho Panza przy tym Paderewskim, który jest gdzieś tam czasami z głową w chmurach, to on czasami go tak właśnie to je rozprowadza. I też bawi mocno publiczność. Tak. Więc myślę, że nawet być może twórca tego spektaklu tak trochę widział tego Strakacza. Mi, szczerze powiedziawszy, ciężko jest znaleźć jakąś taką postać, którą o której mógłbym szczerze powiedzieć, że darzę ją szczególną sympatią. Helena Górska? Nie, ja je wszystkie uwielbiam, naprawdę. To jest prawidłowa odpowiedź. Wszystkie te postacie są naprawdę i pięknie napisane, i pięknie zagrane, i gdzieś bliskie, każda oczywiście w innej sferze, ale bliska mojemu sercu. Jeśli miałbym się pokusić, to wydaje mi się, że taką postacią mógłby być Tredbar. Myślę, że z jednego względu, że to jest taki... Tak, to jest człowiek, który pełni dziwną, śmieszną i trochę niewdzięczną rolę, ale z której po mistrzowsku udaje mu się wybrnąć, czyli połączenie dwóch światów. Świata europejskiego, polskiego, europejskiego świata artystycznego, gdzie wiadomo, że myśli się troszeczkę innymi kategoriami. I on przeprowadza Paderewskiego, buduje most między tym światem Europy, a światem wielkiego show biznesu amerykańskiego i robi to w sposób tak uroczy, a jeszcze na dodatek okazuje się w jednej ze scen, w drugim akcie, bo przez jakiś czas możemy tak postrzegać tego człowieka, że no, on tak właściwie to
tylko i wyłącznie myśli kategoriami interesu i właśnie takiego typowo amerykańskiego show biznesu. A okazuje się, że w krytycznym momencie związanym z historią, z tym, jak Paderewski myślał i prowadził Polskę do niepodległości w tej swojej sferze, że właśnie tenże Tredbar pomaga mu w sposób kompletnie niespodziewany, tak? Organizując spotkanie z... Umknęło mi nazwisko. Edward House. Bo to właśnie Tredbar przyprowadza tę kluczową postać, która potem umożliwia dalsze działania Paderewskiemu. No więc okazuje się, że ten bezduszny amerykański show biznes wcale nie jest taki bezduszny i stojący za nim człowiek jednak właśnie w tym kluczowym momencie potrafi pokazać, że ma serce i że jednak, jak to Audrey Hepburn mówiła, że człowiek ma dwie ręce, jedną do pomagania sobie, a drugą do pomagania drugiemu człowiekowi. I to właśnie taki duch Audrey. Ładne, ładne. Wirtuozo będzie jednym z wydarzeń towarzyszących festiwalu Paderewski, który rozpoczyna się 7 listopada i potrwa 6 dni. To jest ponad 30 wydarzeń w Poznaniu i Wielkopolsce, z których większość jest bezpłatna. Na początek 7 listopada w Bazarze Poznańskim koncert inauguracyjny. Dlaczego warto się wybrać i co będzie się działo? Ten pierwszy festiwal był zorganizowany jeszcze zanim była premiera spektaklu Wirtuozo i wtedy pokazaliśmy bardzo ciekawą operę kameralną o Paderewskim. Chcemy ją być może znowu pokazać za rok. Natomiast w tym roku rzeczywiście tych wydarzeń jest mnóstwo i głównie to są koncerty kameralne i recitale. Są dwa takie bardzo ważne wydarzenia, dlatego że będziemy mieć dwie premiery podczas tego festiwalu. Mianowicie premierowo w Poznaniu zostanie wykonany utwór Wariacje i Fuga Paderewskiego, który został odkryty całkiem niedawno i premierowo zostały nagrane przez zespół Mekor String Quartet, który wystąpi właśnie w 7 listopada w Bazarze. Niestety chyba już tam nie ma wyjściówek na ten koncert. Natomiast będzie płyta, którą zespół nagrał. Podobnie jak znakomite poznańskie artystki Marzena Michałowska, sopranistka, i Małgorzata Sajna-Mataczyńska, pianistka, nagrały również płytę z pieśniami Paderewskiego. I tutaj pewien cymes, ponieważ po raz pierwszy opus pieśni Paderewskiego nagrany do słów Asnyka jest wydany po niemiecku, bo tak po raz pierwszy Paderewski wydał ten cykl w Berlinie. O tyle to jest ważne, że to ma umożliwić też promocję twórczości tego wspaniałego naszego pianisty, kompozytora za granicą i taki dialog ze Szwajcarią, w której Paderewski mieszkał ponad 40 lat, tym festiwalem również nawiązujemy. Te koncerty promujące te pieśni Paderewskiego odbędą się również jakby w maju, który będzie takim wychyleniem się tego festiwalu ku Szwajcarii. Ale i konferencja poświęcona Paderewskiemu w Szwajcarii, i promocja książki o Szwajcarii, i artyści ze Szwajcarii, między innymi Dorota Cybulska-Amsler, czy kustosz Muzeum Paderewskiego w Morsz, Antonin Scherer, wystąpią podczas tego festiwalu. Będzie cały szereg znakomitych recitali i koncertów kameralnych w Pałacu Działyńskich, w Bazarze, w Auli Stuligrosza w Akademii Muzycznej, w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie chyba główne takie wydarzenie najbardziej głośne, czyli recital laureata, czy finalisty konkursu ostatniego Chopinowskiego, Koreańczyka Hugha Lee, 10 listopada o 19. Tam są jeszcze ostatnie bilety. Ogrom wydarzeń. Wiem, że do Poznania też przyjedzie Anna Dymna, bo w ramach festiwalu też przypada setny salon poezji jej imienia. Tak jest. To jest taka osoba, która nas zainspirowała 11 lat temu w Teatrze Muzycznym i zaczęliśmy organizować jej salony poezji krakowskie, a jednak poznańskie. I
no 100 edycji tego salonu poezji przy właściwie pełnej zawsze sali w sobotnie południe raz w miesiącu, które robimy, to jest jakiś fenomen dla mnie. To znaczy, że poezja w połączeniu z muzyką, że która jest najbardziej sztuką najmniej komercyjną i najbardziej taką, gdzie no, niczego w zamian nie oczekuje tak naprawdę ta sztuka, i gdzie artysta, aktor recytuje, czy raczej czyta, mówi po prostu poezję, i do tego jest czasami pianista, czasami harfistka, czasami skrzypek, albo jakiś inny instrument, zespół kameralny. I ludzie łakną tego po prostu jak dżu. Mamy też właściwie wyprzedaną aulę uniwersytecką, gdzie też robimy ten jubileuszowy salon poezji. Jest piękne wydawnictwo, które będzie można nabyć. Ta inspiracja Anny Dymnej też dla nas, członków Bonafide, Stowarzyszenia Wielkopolan, polega na tym, że my od 20 lat, organizując różne wydarzenia artystyczne, zbieramy też środki na pomoc Fundacji Niesiemy Nadzieję. Ta z kolei pomaga ponad 100 rodzinom z dziećmi, które są nieleczalnie chore, i w ten sposób jakaś taka solidarność poprzez jednocześnie kulturę, a jednocześnie właśnie poprzez ten gest takiego podzielenia się tym, co czasami komuś zbywa, a czasami komuś po prostu ktoś daje, też chce się podzielić z czymś, być wolontariuszem. To wszystko też na naszym festiwalu będzie, na tych wszystkich koncertach się będzie działo. I warto też powiedzieć, że kilka tych wydarzeń jest poza Poznaniem. Jesteśmy i w Wągrowcu, i w Komornikach, i w Rokietnicy, i w Stęszewie. Żebym nie zapomniał, w Jankowicach. Białęgi. I w Białęgach. Także ten festiwal nam troszkę uciekł z Poznania i bardzo dobrze. Chcemy rozprzestrzenił się. Tak jest. Wypączkował. I mam nadzieję, że będziemy go mogli kontynuować, a na te wszystkie wydarzenia zapraszam. W CIK-u powinny być jeszcze wejściówki na wiele z tych wydarzeń. Większość z nich, tak jak powiedziałaś, jest darmowa i proszę korzystać. To jeszcze podsumowując, warto zapamiętać, że festiwal rozpocznie się 7 listopada i potrwa do 12. Organizatorem jest Bonafide, Stowarzyszenie Wielkopolan, i na stronie tego stowarzyszenia można znaleźć wszystkie informacje i szczegółowy, bardzo bogaty program. Chciałabym powrócić do Virtuoso i zapytać ciebie, Janusz, czy ty czujesz też z tą postacią jakąś bliskość? Czy jest jakaś scena, która szczególnie z tobą rezonuje? Czy grając tę postać masz poczucie, że ona też dotyka jakichś twoich cech, dzięki czemu jest ci łatwiej ją wykreować? Z tymi moimi cechami to może nie brnijmy w ten temat. O tym to ja mógłbym powiedzieć, bo ja myślę, że to jest za skromny. Biorąc pod uwagę fakt, że nasza znajomość zaczęła się od Jekylla i Hyde'a, to tutaj nie. To tam było bliżej, tak? Do tamtej postaci. Nie idźmy w to. Myślę, że Janusz, powiedziałeś w swojej pierwszej wypowiedzi tak naprawdę, co jest dla ciebie ważne w sztuce, i myślę, że tutaj jest ci bardzo blisko do Paderewskiego i dlatego ta twoja kreacja jest taka autentyczna, tak powiem. Powiem tak, staram się. Jeżeli cokolwiek z tego starania się przenosi się na rzeczywistość, to jest to dla mnie wielka radość. Natomiast ja powiem w ten sposób. Jest taki jeden moment, który zawsze, za każdym razem, kiedy w spektaklu dochodzimy do tego miejsca, to mam takie wręcz ciarki, które chodzą po plecach i podnoszą wszystkie włoski na ciele. To jest moment, kiedy Paderewski dowiaduje się od Sylwina, że marszałek Sejmu ogłosił rzekomą dymisję Paderewskiego z funkcji premiera. I cudownym teatralnym sposobem w sekundę później Paderewski stoi przed Sejmem i przed posłami, może w ten sposób, w Sejmie przed posłami, i wygłasza krótkie, ale bardzo intensywne i bardzo płomienne przemówienie, w którym referuje, że tak powiem, nieciekawą rzeczywistość. I
jest to dla mnie bardzo, bardzo taki emocjonalny i bardzo bliski mi fragment tego spektaklu, z tego powodu, że myślę, że podobnie jak chyba większość nas tutaj, mieszkańców krainy nad Wisłą, Wartą, Odrą i paroma innymi rzekami, zostaliśmy dotknięci przekleństwem starochińskim, przekleństwem bodajby żył w ciekawych czasach. Mhm. O tym jest to przemówienie. Właśnie o takiej okrutnej ciekawości czasu, w którym właściwie wszystkie normy zostają, zostają zaburzone. Relacje międzyludzkie zaczynają się zmieniać w sposób przykry, niebezpieczny czasami. A chciałoby się, żeby było zupełnie inaczej. Chciałoby się właśnie, żeby było tak, jak mówi Paderewski na koniec tego swojego przemówienia, że w jego wizji Polska jest krajem otwartym, mającym dobre stosunki z sąsiadami, krajem, który po prostu szanuje drugiego człowieka bez względu na to, jaki jest ten człowiek tak naprawdę, jeżeli po prostu ma w sobie empatię, ma w sobie chęć pracy, doskonalenia swojej osoby. I pracy na rzecz tego społeczeństwa, w którym żyje, to nie ma znaczenia, kim jest ten człowiek, jaki on jest. Trzeba go po prostu szanować i z nim pod rękę trzeba po prostu budować taką dobrą, codzienną, pozytywną rzeczywistość, który to proces budowania jest chyba przejawem, największym, najwspanialszym przejawem takiego zdrowego patriotyzmu, jaki możemy sobie wyobrazić. I też myślę, że to jest też jeden z powodów, dla których bez wątpienia warto zobaczyć ten spektakl, a szczególnie będąc człowiekiem młodym, aczkolwiek myślę, że każdy tutaj wyciągnie dla siebie wiele, wiele takiej pozytywnej nauki i pozytywnej energii. No właśnie, czy to może być taka nowoczesna lekcja historii, Virtuoso? Czy to jest taki spektakl, który powinien zobaczyć każdy młody człowiek po to, żeby trochę inaczej też poczuć tę postać, o której się uczy z podręczników, ale często właśnie no, inaczej się uczy? I jestem absolutnie przekonany, że tak jest i wiem to po moich córkach, szczególnie jednej, która zainteresowana historią jest coraz bardziej. Dla mnie scena rozmowy Piłsudskiego z Paderewskim to jest... Uwielbiam. I to jest po prostu, słuchajcie, jakby wziąć po prostu dzisiejszych polityków i ich postawić najważniejszych koło siebie, to jest dokładnie ten dialog i ta nadzieja, że wreszcie się dogadali, po czym na koniec niestety jest, okazuje się, że jest faul i że za chwilę się to wszystko rozleci. A tak byśmy chcieli, żeby tak nie było oczywiście i tak byśmy chcieli, żeby ta historia się ciągle nie powtarzała. A ta historia ciągle dla nas jest oczywiście nauczycielką i myślę sobie, że absolutnie to jest, ten spektakl jest lekko, świetnie opowiedzianą lekcją historii i bardzo chcemy grać ten spektakl dlatego, żeby też młodzi ludzie go oglądali i oglądają na szczęście. To jest spektakl zdecydowanie historyczny, bo jest o postaci historycznej. I chciałam jeszcze dopytać o to łączenie faktów historycznych z elementami dramatycznymi. Czy były takie te elementy w tym musicalu, które zostały przekształcone po to, żeby lepiej oddać klimat epoki, jakieś pewne przekłamania. No wiem, że na przykład Helena Modrzejewska jest takim przykładem, że troszeczkę jednak w innej... Przedłużyliśmy jej życie troszkę w spektaklu. Tak, ona w tym czasie nie mogła w taki sposób wpłynąć na życie Paderewskiego, ale jest to taki zabieg, który sprawia, że ten spektakl jest tym ciekawszy. Trzeba mieć świadomość jednej rzeczy, że tego rodzaju idei nie chodzi o to, żeby przyciągnąć młodych ludzi i pokazać im, jak wyglądała historia. Tylko chodzi o to, żeby przyciągnąć ich, pokazać im, jak wyglądały pewne realie, jak wyglądała pewna rzeczywistość, jak mogą toczyć się pewne sytuacje, pewne relacje międzyludzkie, do czego to prowadzi, do czego może prowadzić i zainteresować ich na tyle, żeby sami chcieli
szukać źródeł. Wejść w głąb tego nieprawdopodobnego i nieodkrytego nigdy systemu jaskiń, po których można błądzić, w których można odkrywać nowe komory, nowe malunki na ścianach. To jest wspaniały, przepiękny świat, do którego my w teatrze dajemy młodzieży gwiezdne wrota. O, a ta młodzież musi po prostu chcieć przez nie przejść po to, żeby zobaczyć właśnie, jak ciekawy świat odkryć można za tymi drzwiami. A ja po lekturze takiej biografii Paderewskiego, Roma Landaua, jestem, która mocno inspirowała Matthew Hardego i była być może nawet podstawą jego scenariusza. Chcę powiedzieć, że i oczywiście też no, jednak trochę się wgłębiwszy w historię Paderewskiego, chcę powiedzieć, że dużo jest, znaczy tyle, ile tam jest faktografii, tyle, ile tam jest ważnych wydarzeń historycznych, postaci historycznych, to muszę powiedzieć, że szczególnie drugi akt to jest po prostu naprawdę kawał lekcji historii dobrej. I się cieszę bardzo, że to opowiadamy, bo bardzo ciężko w teatrze jest rzeczywiście o takich rzeczach mówić. Stąd ta lekkość amerykańska bardzo się nam przydała do tego, bo my czasami o swojej historii nie potrafimy z takim dystansem opowiadać. Oczywiście dzielimy się na zwolenników jednej czy drugiej opcji, nawet jeżeli ta opcja 100 lat temu funkcjonowała, to dla nas ma to jakieś czasami znaczenie, bo to jednak w sumie nie jest tak bardzo odległa historia, tak jak sobie powiedzieliśmy. Natomiast ja muszę powiedzieć to jedną rzecz dotyczącą tej książki, o której przed chwilą opowiadałem, bo dosłownie 2 tygodnie przed premierą mam ten egzemplarz tutaj ze sobą. To jest taka stara książka, którą oprawił mój dziadek, który w obozie jenieckim, jak siedział oficerskim, to się nauczył oprawiać książki. I po wojnie tę książkę z 1935 roku, właśnie Roma Landaua, którą dostał od swojej żony, chyba wtedy może jeszcze narzeczonej, Heleny, na gwiazdkę, jak tu jest napisane w tej książce, dostał. To Heleny? To z no właśnie, okoliczności? Znowu Helena. No, tak, znowu Helena. Zbyt wiele Helen. Tak. Jak śpiewa Paderewski. I ta książka 2 tygodnie przed premierą, ponieważ jest oprawiona tak, że nie ma na niej tytułowej, nie ma tej tytułu. Ona po prostu, półka z książkami u mojej chrzestnej siostry, mojego ojca, spadła po prostu. I ona otworzyła tę książkę i ją podarowała, bo to był jakiś taki był znak, ja to tak traktuję, że ona się znalazła w takim momencie w naszej rodzinie. Tak, że była gdzieś zapomnianym pamiątką rodzinną. Dla mnie jest teraz bardzo, bardzo ważną rzeczą. Tak samo jak Paderewski jakoś taką postacią bardzo dla mnie ważną jest, dlatego że on właśnie potrafił się wznieść ponad te podziały. I to nie tylko dlatego, że tak przedstawiamy go w spektaklu, ale jak się czyta jego przemówienia, jak się czyta jego biografię, listy. To jest człowiek jakiejś wyjątkowej zupełnie moralności, jakiejś takiego oddania swojego życia dla sprawy, tak? No oczywiście dla niego tą sprawą była Polska i odradzająca się. I to wszystko, te pieniądze, które zarabiał, też tą całą... On dlatego był taki, chciał być tak dobry, że wiedział, że w ten sposób może tą swoją karierę jakoś dedykować. I on dedykował tę swoją karierę też w całości i do końca życia, nawet potem będąc oszukiwany pod koniec życia przez różnych ludzi, gdzieś tam jadąc do Stanów bez sensu zupełnie, pewno to skróciło jego życie. On wiedział, że on robi to w jakimś celu i tym celem właśnie i tym powodem była Polska, której no to całe to swoje życie poświęcił. Ja tego wzniesienia się ponad podziały tak bardzo nam ciągle w Polsce brakuje. Zresztą przepiękna kwestia pada w spektaklu, którą myślę, że powinniśmy sobie wszyscy bardzo mocno wziąć do serca i zapamiętać. Pada tam takie zdanie, że ludzie pozbawieni, w odniesieniu właśnie do Paderewskiego, że ludzie pozbawieni rządzy władzy są wspaniałymi przywódcami. Zatem możemy się wiele uczyć od Paderewskiego i wiele też można się nauczyć ze spektaklu Virtuoso tej postaci. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Janusz Kruciński i Przemysław Kieliszewski byli moimi gośćmi. Ja nazywam się Sonia Kobylańska-Jóźwik. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.